Cicho, potworze. Nie, no, dzień dobry bardzo. Jesteśmy w tym miejscu, w którym byliśmy. Jeszcze żyjesz? O kurwa! Co to było?! Dlaczego mi się tak zrobiło? Bez sensu! Musimy stworzyć więcej tych bomb rurowych. Apteczka, szybko. Nie. Znowu to samo. Co za głupota, ale jakaś totalna głupota. Zaraz zwariuję, naprawdę. Ja pierdzielę, po prostu. Jaka durna jest ta potyczka tutaj. Udało się, dobra. O tak, zabiliśmy. Dobra, zabiliśmy. No to było naprawdę wkurzające. Ale się w końcu udało. Wiedziałem, że mi tu coś wyskoczy w ten deseń, że to nie koniec tych przyjemności, że będą jeszcze tutaj tacy właśnie, co będą się odrywali od ściany, na przykład to wygląda, jakby miał ktoś z sufitu spaść, ale na szczęście tak się nie stanie. No powiem wam, że bardzo jest tu przyjemnie, bardzo przyjemne mieszkanko. Taki lofcik, apartamencik, aż chciałoby się tam zamieszkać, co? Tu się przeciśniemy, chociaż nie, tu nie byliśmy, tu byliśmy. No dobrze, to też mnie trochę zaskoczyło. Nie ugryźnie cię? Nie. A ciebie? Nie. To brzmiało jak być może. Jestem czysty. Obiecuję. Czyste. Nieźle ci poszło. No, sporo.
Dobra, co możemy zrobić? Apteczkę, ale to mi się bardziej przyda. Tu naboi mamy aż tyle. Tych ostrzy. O kurde, już nie mam tych ostrzy. A czekajcie, coś tu mogę ewentualnie. Bardziej wytrzymała broń biała. No dobrze. Tu trochę amunicji, zawsze się przyda. I mamy przejść tędy. No dobra, to przechodzimy. Pieprzyć ten budynek. Zgadzam się. No nie powiem, żeby to był najlepszy sposób na schodzenie. Prawdę powiedziawszy, dobra, tu możemy się przecisnąć. Tu są jakieś skarby. Mamy swoje skarby. Mamy coś, czego nie zabiorą nam. Znowu nas rozpieszczają, jeżeli chodzi o amunicję i inne rzeczy. Co może się wiązać tylko z jednym, że dojdzie do ostrej wymiany ognia za chwilę. No ale z Abby to już są częstsze wymiany niż jak jesteśmy z Ellie. Jest już ten szpital? Możesz zdjąć maskę. Dziękuję, tylko nie mów innym bliznom, przepraszam. Serafitom, że nosiłem maskę, nosiłam. Land of confusion. Dobra, jesteśmy na zewnątrz. Szpital jest tuż obok. No jest, tylko pytanie... Udało się. No jasne. Pytanie, czy w międzyczasie ktoś nas tutaj nie dojedzie. Spadajmy stąd. Mówmy reszcie, co się stało. Jakiej reszcie? Dobrze się wybrał. Mogę cię o coś spytać? Dobrze. Żałujesz, że zgoliłeś głowę? Nie powinno się niczego żałować. Tak? Lew. Szkoda, że po prostu nie uciekłem. Jara nie byłaby w to wszystko wplątana. Niech ona cię prowadzi. Zostałaby w domu i opiekowała się mamą. Wasza mama... Potrzebuje tej opieki? To nasza mama. Musimy to robić. Czyli tak jak Mongołowie mają. Mongołowie mają taki zmysł opiekowania się starszymi, w sensie tradycje właściwie opiekowania się starszymi. Nawet jeżeli nie jesteś z kimś spokrewniony, to dobrze jest starszą osobę odwiedzać w jej miejscu zamieszkania. Tego typu rzeczy. No, traktować jak babcię trochę. Co jest moim zdaniem oczywiście fajną tradycją, no. Dobra, dalej nie idziesz. Co? Ale czemu? Bo chcą cię zabić. Mnie co najwyżej grozi rewanżyk w tryk-traka. Co to znaczy? Wejdę od frontu, wezmę to trzeba i wrócę. Misie, Haribo. Nie ruszaj się, dobra? Co? A jak wrócisz? A ty nie jesteś poszukiwana tutaj jakoś? Dobrze, że te zombiaki nie pływają. Chyba. Widzę kogoś w wodzie. To intruz? Jestem wilkiem! Nie strzelać! To ja! Abby! Abby? O kurwa, to Abby! Jest sama? Otworzyć bramę! Siemanko. Siemanko, witam w mojej kuchni. Hej wam. Jezu, dopłynęłaś to w pław? Łódź chuj strzelił. Szukam sprzętu medycznego. To dla Isaaca.
Ale to wszystko idzie do Isaaca. Co jest grane? Nie mogę powiedzieć. Misja z dala od bazy. No, pakujemy wszystko i wysyłamy. Przejdź się, zobacz, czy ktoś czegoś nie ma. A Nora tu jest? Wczoraj mówiła, że będzie się tu kręcić. Pojechała z ostatnim transportem, ale jeszcze wróci. Okej, dzięki. Skąd biorą nowych rekrutów? Może robią pranie mózgu każdemu intruzowi w mieście. Dzień dobry. Co tam masz? Szyny, szpatułki lekarskie, kaczki. A narzędzia chirurgiczne? Widziałam je jakiś czas temu w środku. To czemu ich nie wzięliście? Strzelił do niego? Lepiej dla niego, żeby znalazły go miejsce. To jebany zdrajca. Siema. O, Abby. Słyszała się o Denim? Słyszałam plotki. To nie wy je rozpuszczacie? Nie, to nie my. Dobrze. I tak trzymać. Burrito wpierdają? Cześć, psiak. O, hej, Azar. Ciebie też coś ciągnęli? Dobry piesek. No hej, Abby. Hej. Coś tu jeszcze można zgarnąć? Czyli do środka muszę iść. Znaczy, no ja wiem, że ona powiedziała, że mam iść do środka, ale mimo wszystko. Mhm. Jak tu miło. Dalej to ogarniacie? Tak. Piętro po piętrze. Coś jeszcze zostało? No jasne. Mamy jeszcze sporo pięter do przeszukania. Ach, powodzenia. Hej. Abby. Ciebie też tu ściągnęli? No, wszystkich tu ściągnęli. Szukam sprzętu medycznego. Mogłabyś mi pokazać? Abby. Gdzie... Gadałem z Isaaciem. Masz wrócić do bazy. Daj mi z nim pogadać. Pogadasz, osobiście. Wracasz z kolejnym transportem. Nie. Przykro mi. Co ty wyprawiasz? Wczoraj zdezerterowała. Daj ręce. Kurwa. Jeb. Myślałem, że mu jebnie. Szkoda. Co za bezsens. Aha. Zlichniesz sobie ramię. Czyli ta Nora. Nora. Rany. Nie sądziłam, że narazisz się Isaacowi. Owen był w akwarium? Gadałam z Manning. Tak, potrzebuję sprzętu medycznego. Dlaczego? Coś mu się stało? Nie, nie on. Zespół ciasnoty. Rozwalona ręka. Chyba nie próbujesz go leczyć. Mel, mamy mało czasu. Jezu, zdążyliśmy już odesłać większość zaopatrzenia. Na pewno coś załatwi się dla mnie. Nie skończyliśmy jeszcze dolnych pięter. Znajdę to tam? Pewnie tak, ale na dole jest groźnie. Oj, tam groźnie. Dam radę. Przepierdoliłem się właśnie przez takie bagno, że nawet nie masz pojęcia. Jeśli cię złapią, nie miałam z tym nic wspólnego. A, oczywiście. Dobra, chodź. No dobra. Zespół ciasnoty. W dupę. No. A tam Eli potem pójdzie. Szczęście, że chodzi z lekarką. U Mel wszystko gra? Tak. Była zupełnie rozwalona po tej rozmowie z Isaaciem. Rozmawiała z Isaaciem? Kiedy się dowiedział, że opuściłaś bazę, przesłuchał nas. O, proszę. Ostro ją potraktował. Ktoś się wygadał? Nie. To jest ten szpital, nie? Gdzie ja ich napierdalałem, tak, prawda? Dobrze mówię?
Nie. Nora! Dokąd idziecie? Po Abby. Łódź jest gotowa. Wciąż mam pudła na drugim piętrze. Weźmiecie je najpierw? Łódź jest pełna. Nie chcę tu siedzieć cały dzień. Dobra. Dzięki. Poszli. Nic ci nie jest? Jak zawsze. Meni się o ciebie zamartwia. Meni się o mnie zamartwia. A no tak. Wkrótce się dowie. Jaki Owen ma plan? Kiedy Mel pomoże mu już z ręką? Mówił coś o Santa Barbara. Wie, że to jakieś brednie, nie? Jezu. Czekaj! Czysto. Tak czy siak. Jezu, tak czy siak tak co? Mi żal Mel. Ta. Mnie też. Dobra, na tych piętrach jest OIOM, centrum urazowe i kilka sal operacyjnych. No to znajdziemy tu wszystko, co trzeba. Świetnie. Nie bez powodu jeszcze tam nie weszliśmy. To było epicentrum infekcji w mieście. Aha. To tu sprowadzali zarażonych, zanim zrozumieli, co się dzieje. Wszystko będzie zarośnięte. Super. No dobra, mam maskę, nic mi się nie stanie. W masce nie trzeba wymieniać filtra, więc jest wszystko git. W najgorszym razie szukaj karetek. Są pozamykane, może ci się poszczęści. Dobry pomysł. No jest tu puściutko. No dobra, dzięki. Nora. Obyś wytrwała jak najdłużej. Obym umarła bezboleśnie. Do zobaczenia w bazie. Oby no. Szybko. Tak. Zobaczymy, kurwa, czy się zobaczymy. Mhm. Lake Hill, play zone. I co możemy zrobić? No i bardzo dobrze, bo gdybym zrobił apteczkę, to bym nie mógł wtedy wziąć tamtej. A tak mogę. Dobra, tędy sobie przejdziemy. Poza tym tu nic nie ma. Dobra, chirurgia, centrum urazowe, OIOM. Znowu w szpitalu. Do roboty. O, dzień dobry, panie Czaszunio. To widzę, że grubo się zadziało. Boże. Pan doktor, pani doktor. No kurwa, podnieś tę kartkę, ja pierdolę. Jake, chyba nie uda mi się dotrzeć do domu, oddałabym wszystko, żeby być teraz z tobą i Suzy. Ukrywam się z kilkorgiem znajomych, drzwi są zabarykadowane, a tamte sukinsyny czają się po drugiej stronie. Sprawy potoczyły się gorzej, niż się spodziewaliśmy. Jestem w zasadzie pewien, że nikt po nas nie przyjdzie, a przynajmniej nie, zanim będzie za późno, bo ten liścik kiedyś do ciebie dotarł. Mam nadzieję, że razem z Suzy będziecie o mnie pamiętać, tak bardzo was kocham. Kurwa. Scott. Nie wiedzieli, z czym się mierzą. Czyli lekarz gay. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. No nie wiedzieli, nie mieli pojęcia. Dobra, czyli mamy teraz, ruszamy w rejony takie bardzo dawne. No to hyc na niższe piętra. Nie wygląda tak źle. Mhm. Zaraz coś tu odjebie takiego, że będziesz żałowała tych słów. Na przykład tutaj coś. Intensive care, intensywna terapia. Mogę tu zejść, tak? No dobra, ale zanim tu zejdziemy, to najpierw sprawdźmy jeszcze jednak ten poziom. Oczywiście, zablokowane. Byłoby zbyt łatwo. No okej, czyli muszę iść dołem. Urazówka albo chirurgię. Co tam w torbie masz, listonoszu?
I listonoszem, co im listy noś. Z mojego działu zostałem tylko ja. Wszyscy, którzy trafili razem ze mną, nie żyją. Zabezpieczyliśmy większość drzwi, ale niektóre były poza naszym zasięgiem. Z powodu zarażonych pacjentów nie przewidywaliśmy tak zaciekłego oporu z ich strony. Myśleliśmy, że są chorzy i słabi. Do głowy mi nie przyszło, że zobaczę, jak rozszarpują moich ludzi. Mam kilka ugryzień na ręce i nodze. Skończę jeszcze paru tych jebańców, aż skończą mi się naboje. Później dołączę do oddziału. Jeśli ktoś to czyta, niech wie, że... Trzeba wysłać więcej żołnierzy, żeby w pełni zabezpieczyć to miejsce, ale właściwie to mam nadzieję, że nie byliście na tyle głupi, by próbować to coś opanować, tylko po prostu wysadziliście budynek w powietrze. Zrobiliście to w waszej mocy. A, czyli tam... A tak jak przewidywałem, tamten budynek nie było nigdzie możliwości detonacji. Ostry gdzieś tu będzie centrum urazowe. Wejście do izolatki oddziału ratunkowego. No to zaraz tam pójdziemy. Kaplica. Kaplica też widzę, że przerobiona. I w kaplicy list. A list do kogo? No kurwa, długi. Naprawdę chcą tam dzisiaj znów pójść. Za każdym razem wraca tylko połowa oddziału. Straciliśmy laboratorium, trzeba z tym skończyć. Aha, i przepraszam, że przekazuję liściki, jakbyśmy byli w szkole. Po prostu żołnierze mogą podsłuchiwać. Nie mam pojęcia, co się dzieje, dlaczego nas stąd nie zabiorą. Powtarzam, że ewakuacja się rozpocznie, jak tylko będą mieć pewność, że budynek jest zabezpieczony. Czy nie widzą i nie słyszą, co tam się dzieje? Przegraliśmy. Myślę, że nie chodzi o zabezpieczenie czegokolwiek poza wynikami badań. Musimy się stąd wynieść. Nasi znajomi wciąż mogą tam żyć. Wiesz, do czego zdolne są te stwory. Nikt nie mógł przeżyć. Nie tak długo, to straszne, ale nie żyją. Co sugerujesz? Widzę, że Scott nie daje za wygraną żołnierzami, ale ma już naprawdę dość. Zabierzmy go i spróbujmy się stąd wydostać. Poczekajmy jeszcze jeden dzień, zobaczymy, co zdziałają ci nowi żołnierze. Jeden dzień, później działamy. Dobrze, że mnie to wtedy nie było. No i co, oni urządzili tu masakrę pewnie jakąś, co? Nie wygląda tak źle, no ale... Ale domyślam się, że jest źle i tu będzie jeszcze gorzej. Maska? No dobrze. To w takim razie zmienimy broń może. Oj. Będzie brudno, brutalnie i nie najfajniej. Serio, kurwa? No dobra, to... A myślałem, że na mnie wyskoczy. Szpitalny oddział ratunkowy, no. Emergency room, ER, czyli SOR. SOR seems to be the hardest word. Dobra, czy mogę leczyć się szybciej? O, w końcu, dobra. Szybsze leczenie, bo widzieliście, że dzisiaj 3 razy chyba zginąłem. Tylko przez to, że szybko apteczki nie zdołałem sobie założyć. Teczki założyć, wiecie, o co chodzi. Postój karetek, dobra. Tu mogę wejść. Brak prądu. Skoczysz na mnie? Nie. Już myślałem. Dobra, weźmy sobie tę broń. Proszę, muszę coś znaleźć. Puściutko. El dupa. Musiało to coś zostać. Na pewno zostało. No tę karetkę zaraz sprawdzimy. Tylko na razie jest kiepsko. Ale zaraz skombinujemy skąd... Agregat, no, czyli będzie prąd. Zaraz zobaczysz.
Chyba. Trauma Center. To też na prąd? O kurwa. Co do chuja? Oż kurwa, tam jest jakiś wielki... Dostała mi salę operacyjną. Tam jest jakiś wielki gulgot. I co oni sobie tak od tych 20 paru lat żyją? W tym miejscu? W jakiś kurwa pojebany sposób. Znaczy trudno to nazwać tak dosłownie życiem, ale... No coś tam się dzieje, prawda? Dziwna sprawa, ale tu czeka na mnie jakiś kurwa... Chirurgia. Wielki gulgot. Surgery. Słyszycie? No ja kurwa też słyszę. Też potrzebujesz prądu. Wszyscy potrzebują prądu. Gdzieś tu musi być akurat. Powtórka. Ja cięż nie pierdolę. Wszędzie na prąd są te. Ale nic mi nie zrobią, bo nie ma prądu, nie? Czy tylko mam takie wrażenie? No dobra, gorzej, bo zaraz ten prąd tutaj włączę. I wiem o tym, że go włączę zaraz. I mi wszyscy wylecą. Stevenie, już dłużej nie mogę. Wiem, że mają tylko robić badania i wypisywać wyniki, ale nie zniosę dłużej takiego bólu. Zaprowadziłem kilku żołnierzy do urazówki. Miałem nie wchodzić do środka. Widziałem, co się dzieje z pacjentami. Wszyscy dorośli czy dzieci, którzy to trafiają z ugryzieniem lub zadrapaniem, stracą zmysłem, a my ich tylko oszukujemy. Poprosiłem, żeby mnie puszczono do domu, ale usłyszałem, że mam dalej pracować. Chrzani coś o bezpieczeństwie narodowym. Powiedzieli, że mogę się zdrzemnąć w jakimś pomieszczeniu. Steven musi mnie stąd wyciągnąć. Niewiele mi brakuje do załamania nerwowego. Wygląda na to, że wciąż tam są. No, fajnie. Musiałam spróbować. Dokąd prowadzą te kable? No to już wiemy. Przydałby mi się lew. Albo Manny. No przydali być się ludzie, co? Świetnie mi się spisał. Ja pierdolę, boję się kurwa włączać ten prąd. Widzę, co tu się dzieje, słyszę tych kurwa... Tych grzybiarzy, 100 twarzy grzybiarzy, moi drodzy. I słyszę ich wszystkich i wiem, że... I wiem, że będzie przejebane, tym bardziej jak dają mi paliwo tutaj do miotacza ognia. To będzie przejebane, no. Co tu mówić, co tu kryć, no. Obrażenia. No dobra, trochę sobie usprawniliśmy bronię. Gotowi. Znaczy gotowi jak gotowi, nie? No dobrze, szykuj się na to, kurwa, co teraz będzie. Kurde.
O kurwa. Cicho, kurwa. No, to powinno nieco ułatwić sprawę. Gdzie? Fajnie, kurwa. Fajnie, bez sensu. Coś tutaj jest jeszcze. Dobra, czyli tych drzwi z tej strony nie otworzę. No nie, otworzę, dobra. Tu lekarz też. Zgnił trochę. Tu byliśmy, prawda? A i owszem, dobra, oni stąd wyleźli, okej. Zobaczmy, co tu mamy. Oczywiście nic, zagrzebione gówno. Proszę, niech w garażu będzie karetka. Jest w garażu karetka. A co, naprawdę tutaj bym nic nie znalazł? Śmiem wątpić. No dobrze. Tu mamy ogarnięte wszystko. Nie mam żadnego tego? Kurwa, żadnych ostrzy też. Dobra, teraz mam ostrze. Ostrza. Dziwne, że nie mam żadnej broni takiej. Myślałem, że mam, a kurwa, nie mam kompletnie. Nie przypominam sobie, żebym jej używał. Dobra, weszliśmy tutaj. A zaraz, to stąd dochodziło to gulganie? Kurwa, nie mogę sobie teraz przypomnieć, chyba tak. Czy ja tu jakoś przeszedłem dziwnie? Nie, to pewnie stamtąd dochodziło. Jezu. Tak, coś tu wyjebało te drzwi wielkiego. Kurwa, potwornego. Oż fuck. To była zlepek, kurwa, tych potworów wszystkich. No dobra, kurwa, pokaż mi ten miotacz ognia, bo sobie chyba, kurwa, go muszę tutaj... Na razie weźmiemy to, ale coś czuję, że będę to zmieniał. Coś wylazło i przelazło tędy. Kurwa, masakra. Oczywiście mogę tędy pójść. Ale jak to mówią, nie tędy droga. A droga jest niestety tędy. Co to ma, kurwa, być? No coś tutaj przelazło wielkiego, kurwa, ogromnego i głodnego. O, nie panikuj. Bierz co trzeba i zbierzemy stąd. Mhm. Nie panikuj, ja pierdolę. Jak ja nie chcę tu chodzić, mam takie, kurwa, obawy wielkie. No dobra, i te obawy pewnie się potwierdzą dopiero jak znajdę, kurwa, karetkę jakąś. I w tej karetce... Aha, tam jest karetka, no dobra. Jeszcze w takiej dziurze, no nie, no oczywiście, gdzie mogłaby być? Czekajcie, aż się muszę po dupie podrapać. Bingo. Bingo, przecież wierzy. No świetnie. Tu nic. Coś. Tak. O, dzięki Bogu. Lew, zaczynamy świętować. Chowa i teraz coś zaświeci. Ja pierdolę, przyszło to coś. Ja!
wracaj. Kurwa, jaki potwór. Pomysł. Mikrofon mi spada. To jeszcze raz. No dobra, jak nie zrobię uniku, to po mnie. Nie umiem zrobić uniku w tym momencie. Robię uniki i chuj, i chuj, i chuj, 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 chuj. Nie kapuje, nie kapuje, nie kapuje. Jeszcze coś? Okej, czyli w sumie pierwszy raz mieliśmy do czynienia z takim naprawdę... Naprawdę bossem. To coś jeszcze żyje. Okej, to coś się wydostało z tego potwora i jeszcze żyje, niesamowite. Dobra, pozbierajmy wszystkie pozostałości, które tutaj są. A być może uda nam się nazbierać na
na jakąkolwiek amunicję. O, dobra. Jest tutaj parę rzeczy. Nie wszystko po drodze udało mi się powyciągać. Sporo tu rzeczy jest. Dobra, spoko, idziemy za tym typem. Nie mam bladego pojęcia, gdzie on nas poprowadzi, ale wygląda trochę tak, jakby sam uciekał. Chociaż w to wątpię, żeby był raczej naszym sojusznikiem. No musi się jakaś kratka załamać. Wiedziałem. Chciałem powiedzieć, że on przynajmniej do nas nie strzela, ani nic. Dobra. Załatwiony. Oj, już się bałem. Już się bałem, że będzie jeszcze gorzej. Jego też najwyraźniej trzeba było ogniem. O, tutaj kości, proszę bardzo. Jej, a jednak. Można, można. Ktoś tu przywiązany pasami. Dobra, widzę, że tam, ale no pozbierajmy jeszcze po drodze rzeczy, które możemy pozbierać. To chyba wszystko. Ej. No tak, nic więcej nie zrobimy. No i zajebiście. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia, pa pa!